Ekipa Deloitte, sezon zima 2022 rozpoczęła wręcz koncertowo. Z nami są Gracjan oraz Damian. Panowie, za wami wręcz znakomity początek sezonu. Po czterech kolejkach macie 10 punktów. Zdążyliście już na początku sezonu pokonać mistrza poprzedniego sezonu, a także brązowego medalistę. Z czego wynika tak wasza dobra forma? Dobry wieczór wszystkim. Dziękuję za te miłe słowa. To jest naprawdę takie ciepło na serduszku, gdy się słyszy takie fajne słowo o tej drużynie, gdzie zaczynaliśmy gdzieś od czwartej, piątej ligi, później stopniowo szliśmy wzwyż, aż teraz, kiedy od tamtego sezonu jesteśmy w pierwszej lidze i kroczkiem do przodu idziemy, rozwijamy się i to, myślę, jest nasz największy atut, że z każdym meczem widać, że się bardziej zgrywamy, mamy stałą ekipę, poczyniliśmy jedno wzmocnienie w tym sezonie i ta drużyna Deloitte naprawdę z meczu na mecz wygląda dużo, dużo lepiej. Jakie są nasze cele? Trudno powiedzieć, chcemy po prostu każdy mecz wygrywać, to jest nasz nadrzędny cel. Mamy świetnego bramkarza, który z każdym meczem pokazuje, ile wart jest dla naszej drużyny, świetne interwencje każdego meczu. No i zgranie. Jeszcze raz zgranie to jest nasz największy atut, mi się wydaje. Nie jesteśmy taką drużyną, gdzie jest bardzo dużo indywidualności. Raczej stawiamy na zespół i to jest nasz największy atut. Damian, jak widzimy, zasięg ramion między słupkami ci nie przeszkadza. Czy ty jesteś bardzo zadowolony, czy jeszcze bardziej zadowolony z formacji defensywnej? Czy wręcz nie musisz krzyczeć na kolegów z zespołu, tak dobrze grają, a także powiedz o innych formacjach, jak to wygląda z twojej perspektywy? Myślę, że zdarzają się nam drobne błędy w obronie i to właśnie jest super, że mimo tego, że cały czas w tym sezonie jeszcze nie straciliśmy punktów, gramy naprawdę dobrze, szybko piłką, to są jeszcze cały czas jakieś rezerwy, na których możemy popracować, jeszcze ta nasza gra może wyglądać lepiej. Gracjan, czym twoim zdaniem wygraliście tak pewnie z mistrzami z Mitry z poprzedniego sezonu, a także z Wiktorem? To był wbrew pozorom bardzo trudny mecz. Mitra jest niesamowitym zespołem, świetnie zorganizowanym, bardzo dobrze się przesuwają. Widać, że też te zgranie i te mają takie niektóre zagrania, widać, że wypracowane. Przeciwko takim drużynom bardzo trudno się gra. To był mecz, kiedy my byliśmy naprawdę w świetnej formie. Byliśmy dobrze dysponowani fizycznie, ale też potrafiliśmy się przesuwać bardzo dobrze za piłką. W tym meczu nie ukrywam, że częściej przy piłce był właśnie zespół Mitry. I myślę, że wygraliśmy tym, że każdy za każdym starał się pomagać. Jeżeli udało się Mitrze jednego zawodnika przejść, zawsze był drugi i sobie pomagaliśmy. Tak jak wcześniej wspomniałem, to jest nasz największy atut, że każdy za każdym stanie w ogień i sobie pomagamy na boisku, a także poza nim. Damian, po czterech spotkaniach macie prawie komplet punktów, bo zremisowaliście 4-4. Czy tych rezerw, o których wspomniałeś, upatrywałbyś w koncentracji przez pełne 40 minut, czy jeszcze w innych elementach? Myślę, że tak. Koncentracja to jest na pewno jeden aspekt, który o tym decyduje. Właśnie tak jak Gracjan powiedział, super jest to, że wzajemnie sobie pomagamy na boisku i nie jest tak, że jakiś każdy zawodnik ma przypisaną określoną pozycję. Jest naprawdę spora wymienność i właśnie też niesamowite jest to, że zaczęliśmy od mocnych przeciwników, chyba pierwszy, trzeci zespół z poprzedniego sezonu, więc miejmy nadzieję, że to doda nam jeszcze takich skrzydeł i będziemy grali jeszcze lepiej. Gracjan, dzisiaj twoje małe święto tutaj u nas na boisku, setny mecz w Elitlidze. Szybko chyba się nazbierało, prawda? Tak dużo tych spotkań. Tak, bardzo szybko to poszło, nawet jak dzisiaj do mnie podszedłeś i powiedziałeś: Gracjan, no dzisiaj twój setny mecz, to ciężko było w to uwierzyć, bo pamiętam, jak zaczynałem tutaj z ekipą Deloitte i właśnie zaczynaliśmy gdzieś w czwartej, piątej lidze. Nie spodziewałem się, że tyle tutaj zasiedzimy. Bardzo nam się tu podoba, poziom jest naprawdę wysoki. W każdym meczu może wygrać tak naprawdę jedna bądź druga drużyna. W niektórych meczach decyduje tak naprawdę czasem szczęście, czasem jakiś jeden błąd. Proszę zobaczyć na to, jak się przedstawiała tabela w tamtym sezonie, gdzie tak naprawdę każdy z każdym mógł wygrać i te punkty były bardzo blisko siebie i cała tabela była spłaszczona. To pokazuje, jak wysoki poziom jest w tej pierwszej lidze. Także nie można sobie tutaj pozwolić na to, żeby gdzieś tam ta deskoncentracja gdzieś się pojawiła w szeregach, bo bez takiej koncentracji stuprocentowej ciężko jakiekolwiek zwycięstwo. Damian, czy wy po tak znakomitym początku sezonu, a także jubileuszu dzisiaj waszego kapitana, będziecie jeszcze bardziej uskrzydleni, by dążyć do jak najwyższych pozycji na koniec sezonu? Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba skupić się na tym, aby uczcić ten jubileusz. Gracjan.
i naszą naprawdę świetną formę z początku sezonu. Teraz czeka nas tydzień przerwy, więc pomyślimy o kolejnych spotkaniach. Panowie, gratulacje za ten wspaniały początek sezonu. Gratulacje, Gracjan, dla ciebie za tak okrągłą liczbę i co? I wszystkiego dobrego w kolejnych tygodniach na boisku. Dzięki. Dzięki wielkie.